Wniebowzięcie Maryi. Czwartym dogmatem maryjnym jest tak zwane wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Dogmat został ogłoszony przez papieża Piusa XII w roku 1950 w konstytucji Munificentissimus Deus. Zaiste długo oczekiwano w kościele rzymskokatolickim, zanim wniebowzięcie Maryi przybrało postać dogmatu. Upływ czasu był widocznie konieczny w tym celu, aby zrodzona w IV wieku po Chrystusie legenda dostatecznie zaszczepiła się w świadomości ludu i nabrała posmaku rzeczywistości. Kościół naucza. Już w IV wieku obchodzono na wschodzie święto zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Dormitio Mariae, na zachodzie zaś o dwa wieki później. Cezarz Maurycy 582-602 wyznaczył je na dzień 15 sierpnia. Ta nieprzerwana wiara wieków we wniebowzięcie Maryi skłoniła ojców Soboru Watykańskiego do podjęcia starań o ogłoszenie tej prawdy jako dogmatu wiary. Po wielu badaniach doprowadziły one do ogłoszenia w roku 1950 przez ojca świętego Piusa XII konstytucji Munificentissimus Deus, mocą której niebowzięcie Maryi zaliczone zostało do dogmatów Kościoła katolickiego. O nieprzerwanej wierze wieków można więc mówić dopiero od wieku IV po Chrystusie. Wieki wcześniejsze giną w pomroce legendy. Okoliczność ta zasługuje na szczególną uwagę, gdyż rzuca potężne światło na podstawy dogmatu. Na temat śmierci Maryi, jej niebowzięcia i koronowania na Królowę Niebios napisano całe tomy. Jej zejście ze świata miały towarzyszyć nadzwyczajne okoliczności i cuda spychające w cień nawet śmierć Syna Bożego. Pewien katolicki pisarz i wielki piewca Maryi, autor dzieła poświęconego jej życiu, tak opisuje to wydarzenie. Pełna chwały śmierć nastąpiła w piątek 13 sierpnia, 3 godziny przed zachodem słońca. Błogosławiona matka miała wówczas 70 lat i 26 dni życia. Wiele cudów zapowiadała niezwykłość śmierci. Słońce zaćmiło się na przeciąg kilku godzin, ptaki chroniły się do gniazd i żałośnie kwiliły, jakby czując odejście królowej. Widok ich był tak przejmujący, że wiele płakało ze wzruszenia. Całe miasto zostało wstrząśnięte, a jego mieszkańcy wyznawali moc wiekuistego. Wielu chorych nagle ozdrowiało, a dusze przebywające w czyściu zostały wyzwolone, by towarzyszyć ich miłosiernej matce w drodze do nieba. W czasie, w którym zasnęła, umarły również 3 osoby blisko niej mieszkające, lecz zmarły w stanie grzechu śmiertelnego. Gdy stanęły przed Trybunałem Jezusa Chrystusa, święta matka prosiła dla nich o łaskę i litość. Na skutek jej próśb pozwolono tym duszom wrócić do życia i pokutować za swe grzechy. W opisie tym nie trudno zauważyć legendowy wątek obfitujący w momenty groteskowe i niezwykłe. To, co działo się podczas niebowstąpienia Maryi, było doprawdy zadziwiające. Przepyszna procesja nucąca niebiańskie hymny ruszyła od grobowca i wstępowała poprzez przestrzeń powietrzną do Cesarstwa Niebios. Oto cud nad cudami wszechpotężnego Boga, który sławi ją i wielbi. Odziana wspaniałością chwały, przeczysta dziewica przybywa przed tron Boży, a święta Trójca przyjmuje ją w swe wieczne i nierozerwalne grono. Przenika majestat Trójcy i nurzy się w nieskończonym oceanie bóstwa. Święci słyszą słowa wiekuistego Boga. Maryja, nasza córka, odwieczną wolą naszą stała się naszym szczęściem. Dlatego ma prawo do wiecznego królestwa, w którym zostanie ukoronowana na królową. Słowo ucieleśnione obwieszcza. Wszelkie stworzenie, które powołałem do bytu i odkupiłem swą krwią, należą odtąd do mej matki. Wszystko, co posiadam jako król, posiada także
Ona, Duch Święty mówi, królewska korona jest nadana jej na całą wieczność. Po tych słowach boskich istot Trójcy Świętej umieszczona została na głowie Najświętszej Dziewicy korona chwały. W tym czasie od tronu rozległ się głos. Przyjaciółko nasza i wybranko, spośród wszystkich stworzeń, królestwo i wszystko, co w nim jest, należy do Ciebie. Jesteś władczynią serafinów i aniołów. Naszych sług oraz wszelkiego stworzenia. Jesteś także księżną, powierniczką, doradczynią, orędowniczką i matką Kościoła. Będziesz przyjaciółką, patronką i opiekunką wszelkich naszych przyjaciół. Pomagaj im, pokrzepiaj ich i wspieraj wszelkim dobrem, jeśli są tego godni. Jesteś dzierżycielką wszystkich dóbr i szafarką łask. W Twoje ręce składamy dobrodziejstwo, a niebios, i które możesz rozdzielać. Wszystko, czego sobie życzysz, stanie się i wszystko, czego zażądasz w niebie czy na ziemi, zostanie spełnione, ponieważ aniołowie i ludzie Tobie są posłuszni. Wszystko, co nasze, należy odtąd do Ciebie, jak Ty zawsze należałaś do nas. Po ogłoszeniu wieczystego dekretu Wszechpotężny Bóg nakazał wszystkim sługom niebieskiego tworu okazywać swej królowej posłuszeństwo i hołd. Wówczas wszyscy ogłosili się jej sługami. Odtąd jest przedmiotem uwielbienia i chwały. Mieszkańcy nieba okazują jej szacunek i cześć jak samemu Bogu. Czyż można mieć jeszcze wątpliwości co do charakteru powyższych informacji uskrzydlonych kilkunastowiekową legendą, z jakich źródeł wypływa treść tych fantastycznych opisów traktowanych z całą powagą jako prawdy wiary? Na jakich podstawach oparł Kościół naukę o niebowzięciu Maryi? Są to pytania domagające się jasnej i rzetelnej odpowiedzi. Oddajmy głos uczonym katolickim, których opinia będzie w tym wypadku miarodajna. Pismo Święte po raz ostatni wspomina o Maryi trwającej na modlitwie w wieczorniku wraz z apostołami i innymi chrześcijanami gminy jerozolimskiej. O dalszych jej losach milczą księgi natchnione, a również i tradycja historyczna zachowuje dyskretne milczenie. Nie wiemy więc, jak długo żyła Maryja po wniebowstąpieniu Pana. O bliższych okolicznościach śmierci nie możemy dowiedzieć się nic pewnego, apokryfą bowiem, których cały cykl pod tytułem Transitus Mariae, śmierć Maryi, zajmuje się szczegółami przejścia Maryi z tej ziemi do nieba, nie możemy zaufać, gdyż nie odróżniają one prawdy historycznej od legendy. Czytamy w nich m.in., że Maryja w cudowny sposób uprzedzona o swojej śmierci zmarła w Jerozolimie i złożona była przez apostołów do grobu w Getsemani, potem wzięta została do nieba, także gdy po przybyciu Tomasza otworzono jej grób, znaleziono w nim jedynie świeże kwiaty. Uczeni katolicy wypowiadający się w tak poważnym dziele, jakim jest podręczna encyklopedia biblijna wydana u progu tysiąclecia państwa polskiego, zmuszeni są przyznać, że na temat niebowzięcia Maryi nie można powiedzieć nic pewnego. Nie są również pewne wiadomości pochodzące z pism apokryficznych, nie można im zaufać, gdyż nie odróżniają one prawdy historycznej od legendy. Warto dodać, że pisma te są tworem nieznanych autorów i powstały w IV lub V wieku po Chrystusie, jak świadczy ksiądz Jakubiec w swym wstępie ogólnym do Pisma Świętego. O losach Maryi nie tylko milczą księgi natchnione, ale nawet tradycja historyczna zachowuje dyskretne milczenie. Stwierdzenie doprawdy zaskakujące, pozbawione jednak praktycznego oddźwięku w liturgii i dogmatyce kultu Maryi. Mimo to teolodzy i katolicy ośmielają się odwoływać kwestię niebowzięcia Maryi do Pisma Świętego. Interesujące jest ich stanowisko w tej sprawie. Pierwszą grupą dowodów biblijnych mają stanowić biblijne dowody niepokalanego poczęcia.
Fakt ten w poważnym stopniu osłabia argumentację katolicką. Znany biblista katolicki ksiądz Dąbrowski pisze: rzecz uderzająca, że teologowie w kwestii niebowzięcia odwołują się do tych samych tekstów biblijnych, które brano pod uwagę przy określaniu dogmatu niepokalanego poczęcia. Tak na przykład słowa łaski pełna, Łukasz rozdział 1, werset 28, i błogosławionaś ty między niewiastami, Łukasz 1, werset 42, przede wszystkim odnoszą się do świętości Maryi, a dopiero w dalszej niejako konsekwencji pełna łaski, a więc wolna od grzechu i wszystkich jej skutków, rozkładu ciała w grobie, nie wyłączając, i do wniebowzięcia, jest rzeczą jasną, że o dowodzie biblijnym w ścisłym znaczeniu mowy tu być nie może. Wyznanie rozbrajająco szczerych. O dowodzie biblijnym, pisze teolog, w ścisłym znaczeniu mowy tu być nie może. Czyż można w tej sytuacji nadal podtrzymywać, że dogmat opiera się na Biblii? Jak wygląda tak zwane biblijne wyglądają biblijne dowody niepokalanego poczęcia, wiadomo z poprzednich rozważań. Ponieważ nie wspierają dogmatu niepokalanego poczęcia, nie mogą również wspierać dogmatu o wniebowzięciu. Oba dogmaty zawisły w próżni. Drugą grupę dowodów biblijnych stanowią w myśl Kościoła teksty z Apokalipsy 12, rozdziału przedstawiającą niewiastę obleczoną w słońce, pod stopami której znajdował się księżyc, a na głowie jej była korona z 12 gwiazd. Kościół rzymski upatruje w tym obrazie triumf Matki Bożej w niebowziętej wraz z duszą i ciałem, czyli Maryi, ukoronowanej na Królową Niebios. A oto trzeźwe uwagi czołowego biblisty katolickiego wskazujące na egzegetyczną wartość dowodu. Według egzegezy tradycyjnej niewiasta z 12 rozdziału Apokalipsy jest personifikacją Kościoła. Upatrywanie zresztą w niewieście przyobleczonej w słońce bezpośrednio postaci Maryi Najświętszej sam tekst wyklucza w sposób kategoryczny. Jest w nim przecież mowa o porodzie w boleściach, co ze względów teologicznych do Matki Bożej żadnego nie może mieć zastosowania. 12 rozdział Apokalipsy musi być tłumaczony przede wszystkim w oparciu o symbolikę Starego Testamentu. A symbolika ta w sensie bezpośrednim, jeśli nie wyklucza, to czyni zbędnym upatrywanie w tekście biblijnym sensu mariologicznego. Tak to rozumieli nie tylko dawniejsi egzegeci, ale i wielu współczesnych. Identyfikowanie ukoronowanej i obliczonej słońce niewiasty z Maryją jako królową niebios tekst wyklucza w sposób kategoryczny. Tym sposobem pogrzebany został rękoma katolickiego egzegety ostatni biblijny dowód z niebowzięcia Marii. Dowód z Apokalipsy nie wytrzymuje krytyki nawet w oczach rzymskich teologów związanych bądź co bądź dogmatami wiary. Ogólnie rzecz biorąc, biblijne dowody dogmatów niebowzięcia Najświętszej Marii Panny przedstawiają się następująco. Prawie wszyscy teologowie w kwestii wniebowzięcia odwołują się do Pisma Świętego. Oczywiście nie w tym znaczeniu, aby tam znaleźć jasne i przekonujące dowody stwierdzające wniebowzięcie Matki Bożej. Pismo Święte bowiem niewiele nam mówi o Matce Chrystusa, a święty Paweł we wszystkich swoich listach nie wspomina nawet jej imienia. Samo więc przypuszczenie możliwości stwierdzenia wniebowzięcia w oparciu o Pismo Święte mogłoby się wydać czymś mało prawdopodobnym. Mówić o wniebowzięciu Matki Bożej w Starym czy Nowym Testamencie w znaczeniu egzegezy historycznej byłoby rzeczą bezprzedmiotową. Jest rzeczą jasną, że o dowodzie biblijnym w ścisłym znaczeniu mowy tu być nie może. Czyż potrzebne są dobitniejsze stwierdzenia,
Na tym właściwie można by zakończyć uwagi o wniebowzięciu Marii, lecz gwoli ścisłości przytoczyć wypada końcowe wnioski podręcznika encyklopedii biblijnej. Dlatego też, jak chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa, Pana częścią istotną i ostatecznym znakiem Jego zwycięstwa nad szatanem, tak na mocy wspólnego losu, jaki Maryja dzieliła z Synem, należy wnioskować o uwielbieniu jej dziewiczego ciała. Błogosławiona Matka Boga Jezusa Chrystusa, który odniósł tryumf nad grzechem i jego skutkami, to osiągnęła, że została uchroniona od rozkładu grobu. Podkreślamy słowa, należy wnioskować o uwielbieniu jej dziewiczego ciała, wskazujące, że dogmat w ostatecznym rozrachunku opiera się na bezpodstawnym przypuszczeniu. Jakże może być inaczej, skoro nieprzerwana tradycja wieków rozpoczyna się dopiero w IV wieku po Chrystusie, a księgi natchnione zaklęcie milczą i milczy również dyskretnie tradycja historyczna. Najbardziej przykre wydaje się milczenie samego Pisma Świętego. Chociaż znajdują się w nim dzieła apostoła Jana, sprawującego pieczę nad Matką, mistrza do końca jej świątobliwego życia, to jednak ani Ewangelia Jana, ani listy i Apokalipsa nie zawierają najmniejszej wzmianki o niezwykłym zaśnięciu i niebowzięciu Maryi, nie mówiąc już o tym, że nie wspominają nawet o jej śmierci. Widocznie nic osobliwego i godnego sprawozdania nie wydarzyło się, co byłoby nie do pomyślenia w wypadku zabrania Maryi do Królestwa Chwały Bożej z duszą i ciałem. Głuche i uparte milczenie Słowa Bożego jest bardziej wymownym świadectwem prawdy niż legendarne echa tradycji IV wieku po Chrystusie. Dogmat wniebowzięcia Marii stanowi ostatnie jak dotąd ogniwo w ewolucyjnym łańcuchu jej ubóstwiania. Maria jako orędowniczka grzeszników. Logicznym następstwem doktryny maryjnej obejmującej wspomniane dogmaty jest jej niebieskie orędownictwo. Myśl założeń Kościoła, stanowisko Maryi w dziele zbawienia człowieka jest doniosłe. Czytamy w dogmatyce. Najświętsza Bogu Rodzica zajmuje w Bożym planie zbawienia wyjątkowo stanowisko i ma także ogromne znaczenie dla naszego życia religijnego. Jako Matka Chrystusa jest ona też naszą Matką. Bóg uzależnił dzieło odkupienia od jej zgody, pytając jej, czy zechce stać się Matką tego, który miał jako zbrodniarz życie swoje zakończył, miał jak zbrodniarz życie swoje zakończyć na krzyżu. Maryja wyraziła swą zgodę. W ten sposób stała się Maryja pomocniczą odkupienia, wielkim diakonem przy ofiarze Chrystusowej, bo mu dała dar ofiarny. Jego ciało najświętsze i wraz z nim złożyła je na krzyżu w ofierze. Maryja przez swoje stawiennictwo jest pośredniczką, rozdawczynią wszystkich łask i nie ma nikogo, którego by ta macierzyńska opieka Maryi nie obejmowała. Pomijając fakt, że dzieło odkupienia nie było w najmniejszym nawet stopniu uzależnione od jej zgody, co błędnie przedstawia autor, zwróćmy uwagę na stanowisko Maryi nadawane jej przez teologów w planie zbawienia. Maria została nazwana pomocnicą odkupienia, pośredniczką i rozdawczynią wszystkich łask. Jeśli skupia tak dostojne funkcje, zapytajmy, jakie prerogatywy pozostały jeszcze Synowi Bożemu. Katechizm naucza, stawiennictwo Maryi wiele może. Prośby Maryi jako prośby Matki są niejako rozkazem święty Antonin. Maryja jest wszechmocą proszącą, święty Bernd. Jeśli zwrócimy się do Maryi Bożej, niekiedy prędzej doznajemy wysłuchania, niż gdybyśmy się wprost do Jezusa zwrócili, święty Ans. Maryja Panna zawsze gotowo jest pojednać nas z Bogiem. Jak księżyc między słońcem i ziemią, tak Maria wciąż jest między Bogiem a grzesznikiem, święty Bonaf.
Jest więc Maria najpewniejszą ucieczką grzeszników, Matką Miłosierdzia, pośredniczką naszą, Maryjo nieustającej pomocy. Maryja jest bramą niebieską. Tyloma tytułami nie obdarzono nawet Chrystusa. Między Bogiem a ludzkością Kościół postawił Maryję i splendorem jej przysłonił majestat Syna Bożego. Nazwał ją wszak wszechmocną proszącą, wszechmocą proszącą i najpewniejszą ucieczką grzeszników. Żaden wyznawca Kościoła nie ośmiela się wobec tego zwracać bezpośrednio do Chrystusa lub Ojca z pominięciem najskuteczniejszej drogi przez Marię. Kult Maryi usunął w ciej kult Chrystusa i Boga, a co najsmutniejsze, doprowadził do błędnego pojęcia o miłości Ojca i Syna, których zagniewane na grzeszników może przebłagać Maryja. Dlatego zaleceniem katechizmu jest ustawiczne wzywanie orędownictwa Maryi. Jest bardzo skazanym, często w ciągu dnia, krótkimi aktami szczelistymi wzywać Matki Bożej. Osobliwie polecenia godne są krótkie modlitwy odpustowe, na przykład Mario, Nadzieja Nasza, Miłosierdzia, 300 dni odpustu za każdy raz, Pius X, 3, 1, 1906 rok. Matko nieustającej pomocy, módlcie za nami. 100 dni odpustu, pożyteczną i zdrętczą wzywać orędownictwa i pomocy Maryi przed jej obrazami, zwłaszcza tymi, które cudownymi łaskami słyną. Do bałwochwalczego kultu Maryi dołączono bałwochwalczy kult jej wizerunków. Jeden błąd pociągnął błąd drugi. Co mówią o orędownictwie Maryi nauki apostołów? Listy apostolskie nie wspominają o Maryi ani jednym słowem. Szczególnie ważne wydaje się świadectwo apostoła Jana. Chociaż sprawował nad Maryją pieczę powierzoną przez Jezusa, nie wiedział nic o jej zaszczytnej roli jako orędowniczki i pośredniczki grzeszników. W tym charakterze znał tylko Jezusa. Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli, a jeżeli ktoś zgrzeszy, to mamy obrońcę u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On sam jest ofiarą zadośćuczynienia za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. O nadzwyczajnym posłannictwie Maryi nie wiedział ani apostoł Paweł, co wynika jasno z jego słów. Bo jest tylko jeden Bóg i jeden tylko jest pośrednik między Bogiem i ludźmi. Jezus Chrystus, który sam jest człowiekiem, ten wydał samego siebie na okup za wszystkich. Takie jest świadectwo, które zostało obwieszczone w oznaczonym czasie, a ja jestem na to właśnie ustanowiony heroldem i apostołem. Prawdę mówię i nie kłamię, nauczycielem pogan, wierze i prawdzie. Kościół katolicki wyposaża Marię w autorytet przysługujący Chrystusowi. Uczynił z niej obiekt religijnego kultu i nabożeństwa. Uczy, iż moc jej jest tak wielka, że gdyby szatan upokorzył się i zaczął szukać drogi zbawienia, byłaby w stanie okazać mu swą łaskę, a przez to nawrócić go. Błogosławiona dziewica objawiła się świętej Brygidzie i oznajmiła jej, że nie ma na świecie grzesznika tak bardzo poróżnionego z Bogiem, który by nie mógł za jej pośrednictwem nawrócić się do Niego. Ta sama święta Brygida słyszała pewnego dnia słowa Jezusa Chrystusa skierowane do swej matki Maryi, że powinna być gotową zwrócić się do Boga z prośbą o łaskę dla Lucyfera, gdyby ten upokorzył się i szukał u niej pomocy. Jednakże dumny duch nie upokorzy się nigdy, aby uzyskać protekcję Maryi. Gdyby to nastąpiło, Maryja mogłaby wyjednać mu przebaczenie u Boga. To, co nie może być udziałem szatana, staje się udziałem grzeszników uciekających się do miłosierdzia Matki Orędowniczki. Gdyby wyznawcy Kościoła katolickiego zastanowili się nad słowami apostoła Pawła, wskazującymi na Jezusa jako boskiego pośrednika, nigdy by nie wołali do Maryi następującymi słowa. O Maryjo, my biedni grzesznicy nie znamy innej ucieczki poza Tobą. Ty jesteś naszą jedyną nadzieją i w Tobie tylko jest nasze zbawienie. Jesteś naszą orędowniczką, do Ciebie uciekamy się, o Maryjo.
Kościół, ustanawiając Maryję pośredniczkę ludzkości, zwątpił widocznie w stawiennictwo Syna Bożego i Jego orędowniczą moc. Dziwić się należy, że wierni wyznają dogmaty niezweryfikowane powagą Słowa Bożego, nie dociekając genezy swych wierzeń lub świadomie odrzucając świadectwo Biblii, zmuszeni są przyjąć za prawdę religijną mistyfikację. Dziękuję.